Kochane rodziny Radia Maryja, Polaków poza Polską jest ponad 21 milionów. Są też Polacy za naszą wschodnią granicą, którzy nie wyjechali z ojczyzny, to ojczyzna ich opuściła. To mocni, potężni tamtych czasów to uczynili. Przesunęli te granice. Oni zostali, oni kochają Polskę. Bardzo chętnie słuchają Radia Maryja, oglądają telewizję Trwam. Mówią mi duszpasterze, że można to jeszcze poszerzyć. Po rozmowie z duszpasterzami dochodzimy do tego. I otóż propozycja, prośba. W Polsce już można oglądać telewizję dzięki multiplexowi, dzięki tym łączom naziemnym. Wielu z was ma może już zbędne anteny satelitarne, odbiorniki satelitarne z tymi talerzami potrzebnymi do odbioru. A może byście zechcieli ofiarować te anteny tamtym Polakom? Jeżeli tak, prosimy, dostarczajcie je w jakiś sposób do Radia Maryja. Oczywiście bezpłatnie. A my bezpłatnie będziemy przekazywać tamtym naszym rodakom. I tak jeszcze bardziej będziemy budować to, co dobre, polskie, katolickie. Bóg zapłać za zrozumienie. Jesteśmy jedną rodziną polską. Polacy w kraju, Polacy na całym świecie. I jeszcze jedno. Postarajcie się mówić. Informacja, gdy Bóg narodzi się, śpiewał Bóg. Śpiewa też płyty solowe i fragment tego jego najpierw. Nieżny pojazd silnikowy z nardą u stóp i z gąsienicami, albo gumowymi, albo kewlarowymi. Tak to było na początku w latach 50. Jak wiemy, jest to bardzo daleko idąca ingerencja w wolność osobistą, w prawo do wyboru, czy pacjent chce się leczyć i jak chce się leczyć. W związku z tym naprawdę te przesłanki formalne zostały w ustawie bardzo, bardzo wyraźnie sformułowane i powinny być przestrzegane. A co, jak widać, nie są. A co pani myśli o tej sprawie? Jak pani ją postrzega? Uważam, że no tak jak powiedziałam, szpital powinien był dopełnić z największym rygoryzmem tych przesłanek formalnych. Tutaj chodzi o dobro konstytucyjnie chronione, jakim jest wolność osobista. W związku z czym zarówno szpital, jak i sądy powinny przykładać szczególną skrupulatność do badania przesłanek wskazanych przez ustawodawcę, a do tego nie doszło. Jak dzisiaj wskazał w uzasadnieniu ustnym sąd rejonowy, przesłanki formalne nie zostały spełnione przez szpital. Tych przesłanek są cztery przesłanki, tak? Przyjęcia pacjenta bez zgody. Jedną z nich jest zgoda ordynatora. Takiej zgody ordynatora w sprawie pana Meszki nie było. Czyli co, tak jakby ktoś nie zauważył tego, że mamy 11 lat pacjenta, który jest właściwie uwięziony? Chciałabym tutaj rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza to jest to ta detencja sądowa pana Meszki do czasu postanowienia Sądu Najwyższego. Czyli do którego momentu? Czyli do 10 listopada 2015 roku. I tutaj zaniedbania, naruszenie przepisów postępowania leży po stronie sądów pierwszej i drugiej instancji. I faktycznie tutaj Sąd Najwyższy stwierdził, że doszło do rażącego naruszenia przepisów postępowania. Stwierdził, że uzasadnienie Sądu Okręgowego nie spełnia elementarnych wymogów rzetelnej kontroli odwoławczej. I to jest kwestia pozbawienia wolności w zakładzie psychiatrycznym do dnia 10 listopada bieżącego roku. Od dnia 12 listopada, kiedy wyrok Sądu Najwyższego został doręczony do zakładu psychiatrycznego, jest kwestia właśnie zastosowania trybu przyjęcia pacjenta do zakładu psychiatrycznego bez zgody. Dziękuję bardzo. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, główny koordynator do spraw strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, była z nami. 13:14, za chwilę informacje. Połączenie.
Paryż jest pusty. To smutne. Mam gęsią skórkę. Wszyscy są przerażeni. Nie ma słów. Żadnych słów, żeby to opisać. Łzy napływają do oczu i nie wiem, co powiedzieć. To nie do przyjęcia. To barbarzyństwo. Czujemy się zagrożeni, bo stało się coś, co nie powinno się wydarzyć. Coś strasznego. Atak w Paryżu był atakiem na całą ludzkość. To nasza wspólna sprawa i mamy wspólny cel. Bronić naszych wartości i sposobu życia i pokonać terrorystów, którzy nas atakują. Zamachy w Paryżu to wypowiedzenie wojny. W jej obliczu kraj musi podjąć odpowiednie kroki. To wojna wypowiedziana Francji przez terrorystów i islamistów. Przeciwko wartościom całego świata. A my się temu sprzeciwiamy w imieniu całej planety. Tych, którzy widzieli te straszne rzeczy, zapewniamy, będziemy walczyć, a ta walka będzie bezlitosna, bo kiedy terroryści są zdolni do takich okrucieństw, powinni wiedzieć, że zostaną ukarani przez Francję, która jest zjednoczona. Francję, która nie da się zastraszyć, nawet jeśli dziś jesteśmy poruszeni tą tragedią. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Pierwsze spojrzenie na gospodarkę. Pierwsze analizy i prognozy rynku. Pierwszy przegląd prasy gospodarczej. Po prostu pierwszy program gospodarczy w radiu Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 6:40. Reklama. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Resmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Resmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się. Te dziady tu nadają. Takie normalnie jak kiedyś wolna Europa nadawała, to komuniści tu zagłuszali, bo żeśmy u braci Wróblewskich na Niemcewicza 25, mieszkania 6, jako ci świadkowie, ukradkiem słuchaliśmy, proszę Państwa, Radia Wolna Europa. To komuniści tu zagłuszali, tak? A tu masz a drugich komunistów. Komu? Nie są to ludzie wierzący, bo ani to katolicy, ani to Arabowie, ani to prawosławni, ani to świadkowie, ani to mormoni, to ani ewangelicy, tylko dokładnie ateiści. Mego Paryża zabiera nas... A widzisz? Po drodze mu było, do piekła wstąpił. Przy okazji sobie zarobią, proszę Państwa, na reklamie, bo po co mają cały czas gadać, skoro mogą sobie reklamę włączyć i zarobić na reklamie, proszę Państwa, gdy ludzie czekają na wiadomości, a tu 5 minut, 6 reklam. Można podać dziecku wyrób. A widzisz? I to takie, że pro dziecko to już, prawda, choinkę pokaż, to zaraz już będzie pochwała dla tej reklamy i dużo pieniędzy będzie. Oj, straszne to jest. Bele, bele. Państwo zobaczą, że w Radia Maryja w ogóle nie ma takich reklam. Prawda? W sam raz, no. To tak jak Janek Witek mówi, że Facebook, że mu obcięli, że to. Ale że we Francji ten Facebook to jest całkiem inny Facebook. Nie z obostrzeniami, jak tutaj w Polsce, bo i politycznymi, i religijnymi obostrzeniami. Także tutaj to jest nędza, bo tutaj nie dociera nic, nie dochodzi nic. Szanowni Państwo, zapraszamy do tam... Widzisz? Widzisz? Już miało być wiadomości 5 minut temu, jeszcze 9 minut będzie reklam. Szanowni Państwo, kuma kumie, prawda? Kuma kumę chwali, pani pana, pan panią. O, dziady, no dziady. Bo wiecie Państwo, żeby człowiek zaczął czytać Pismo Święte, to by poznawał Pana Boga. Jaki ten Pan Bóg jest? Co on tam w ogóle w tym swoim liście do ludzi pisze? Jeszcze, ale chętnie. No, co ten Pan Bóg pisze? To nie ateista, nie będzie, ja rozumiem, ale może chociażby, ja wiem, z ciekawości. Też nie, też nie. Czyli debilizm. W mieście. Trzeba uznać, że sprawa Trybunału jest w zasadzie zamknięta. Kartą w każdej taksówce. www.ecocar.pl. Podstawa pielęgnacji? Dokładne oczyszczenie twarzy. Nawet z tego, czego nie widać gołym okiem. Czyli proszę Państwa, dzisiaj mamy już 14 grudnia 2015. Proszę być z nami.